Dzień dobry, witajcie wszyscy na kanale Wiejskie Inspiracje w kolejnym odcinku poświęconym serom, a to oznacza, że to jest odcinek dla miłośników takiego domowego serowarstwa i my już kolejny taki odcinek realizujemy, a dziś mozzarella, taki ser. Jeśli nie znacie, to ja nie wiem, gdzie żeś ta się uchowaliście, że nie znata. Naprawdę. Mozzarella to jest tak znany ser, że nawet nie wiem, czy najbardziej nieznany ze wszystkich. I dzisiaj właśnie poświęcimy ten odcinek temu serowi. Tak, Agatka? Tak jest! No. Agatka, co to za poza jest? Bo... Gdzie ta książka? Ta o sera? Leży tutaj. Nie, ta o... bezglutenowej. To nie wiem. Po prawej stronie Agatka będzie fasolkę na obiad robić, a po lewej już część mleka w garnku. A co to się tak pięknie mieni? To nic innego jak nasza bańka na mleko. A w bańce na mleko będzie reszta mleka, którą tutaj użyjemy. Dolewamy ile mamy. I raz wam powiem, ile to będzie mniej więcej. No to tutaj mamy, moi drodzy, jakieś mniej więcej 9 litrów mleka. Więc w takiej ilości zrobimy mozzarellę, bo tyle nam mleka ostało się. Pierwszy punkt w robieniu mozzarelli. O mozzarelli zaraz wam opowiem. Pierwszy punkt w robieniu mozzarelli to oczywiście podgrzewanie mleka do temperatury 38-40 stopni, żeby w tej temperaturze dodać kultury bakterii. A o tym za chwilę. Moi drodzy wielmożni, zacni, wspaniali widzowie, posłuchajcie teraz, bo będzie baśń nad baśnie, baje nad baje, bo w poprzednich filmach o serach polecałem wam tę książkę, jak zrobić ser w domu, bardzo dobra pozycja, którą w serowarze możecie kupić, ale tam są również inne dobre książki, więc warto na nie też zwrócić uwagę, natomiast żeby nie było tak, że zachwalam, a jakby nie wiemy, co tam w środku jest, to o mozzarelli, czyli serze parzonym, poczytam wam w oryginale. Także zasiądźcie wygodnie w swych bujanych fotelach, a baśń się rozpocznie zaraz. Mozzarella. Delikatne kulki mozzarelli znamy chyba wszyscy. No chyba, że nie znacie, ale to już omawialiśmy. Większość początkujących serowarów swoją przygodę z ważeniem serów zaczyna właśnie od niej. Bo też i sposób wykonania mozzarelli jest prosty, ale czy na pewno? Rozpowszechniony w internecie przepis przedstawia uproszczoną wersję. We włoskich serowarniach mozzarellę robi się nieco inaczej. W książce umieściłam trzy receptury. Pierwsza, oryginalna, pokaże proces, jaki zachodzi w tradycyjnych serowarniach. Druga, łatwiejsza, pozwoli zrobić ten pyszny ser nawet początkującym serowarom, takim jak moi. Ale robię ten trudniejszy, żeby nie było. W trzeciej, zamiast bakterii, wykorzystamy kwas, na przykład sok z cytryny. Serki wykonane według poszczególnych przepisów będą różnić się od siebie, ale każdy z nich będzie mozzarellą. Oczywiście nie tą oryginalną, bo tę robi się wyłącznie we Włoszech. Mozzarella również należy do serów tradycyjnych, pochodzi z południa Włoch, z Aversy w Kampanii. Tam ser ten wytwarzany jest z mleka bawolic, ostatecznie z mieszanki mleka krowiego i bawolego. Przemysłowo wytwarzane mozzarelle zazwyczaj robione są z mleka krowiego, a kupić je można w każdym włoskim sklepie. Tak więc koniec bajki o mozzarelli, moi drodzy, i teraz przechodzimy do konkretów, bo mleko nam się podgrzewa do temperatury odpowiedniej, a to oznacza, że sięgnąć trzeba do zamrażalnika, gdzie przechowywane są bakterie. Bakterie w zamrażalniku, a podpłuszczka na przykład w lodóweczce. Także tak. Będzie tego. Idziemy szukać bakterii.
O, taka piękna gołka nam wyszła ostatnio, jak wzięliśmy się za serki oscypkopodobne i te małe takie oscypeczki, proszę bardzo, ale przecież my nie o tym. To o oscypkach i o gołkach możecie znaleźć na naszym kanale i w zakładkach również wyświetlają Wam się filmy. Podobnie w opisie filmu będą wszystkie linki do serów, które robiliśmy, ale skupmy się na tym zmrożonym pojemniku, w którym jest mnóstwo odczynników. A konkretnie nie odczynników, tylko bakterii. I musimy znaleźć M-kę. Haha, od razu znalazłem, no bo wiedziałem, gdzie ją schowałem. To jest M-ka. W ogóle muszę sobie opisać tutaj flamasterkiem od góry. Wtedy nie będzie problemu ze znajdywaniem. Chociaż tym razem trafiłem bezbłędnie. I teraz odsypujemy z tej M-ki według zaleceń producenta. Do precyzyjnego odmierzania służą takie precyzyjne wagi, które również można nabyć w serowarze razem z całym ekwipunkiem serowara. I taką wagą się teraz posłużymy, żeby zmierzyć. Bo tak, opakowanie tych bakterii to jest 10 gramów i ona jest na 100 litrów mleka. My tutaj mamy 9 litrów, może nawet niecałe, więc około właśnie... O, nawet taki urywek papieru zmierzyło, proszę, 0,09 grama. Tarujemy oczywiście i odmierzamy bakterie, niecały gram. O, akurat mamy 1 gram z malutkim haczykiem, więc tak zostanie. Już nie będę odsypywał. Mniej więcej jest to 1 gram, także mniej więcej taka ilość na 10 litrów mleka. Dobra, to mamy. Ważne, żeby sobie precyzyjnie taką rzecz w miarę odmierzyć. No, także taki sposób dzięki takiemu malutkiemu, a przydatnemu urządzeniu. Przypominam, że temperaturę mieliśmy mieć 38-40 stopni. Sprawdzimy więc temperaturę teraz. Zobaczymy, czy się do niej zbliżamy. I przy tej temperaturze będziemy do środka wsypywać bakterie. Proszę bardzo. O, nie będzie widać, będzie widzieć. Dobra, ja muszę zobaczyć w takim kładzie. 38,4, 38,6, 38,9, 39. Dobrze, więc mamy idealnie. Proszę bardzo. Wsypujemy bakterie, o. I mieszamy, żeby te bakterie się rozeszły nam tutaj po mleku. I te bakterie muszą w tej temperaturze, a nie innej, mleko nie może ostygnąć. Cały czas poniżej 38 stopni nie może zejść. Czyli utrzymujemy go 38-40 stopni przez 40 minut, żeby tam bakterie dobrze popracowały. O! Takie zadanie teraz, pilnować temperatury. Do tej pory mleko stało tutaj na czwartej fajerze, gdzie miało cieplutko, podtrzymywana była temperatura około 40 stopni i po 40 minutach mniej więcej trzeba troszeczkę opuścić temperaturę, obniżyć, więc przestawiłem go na koniec lepy, gdzie to jest chłodno, gdzie lepa już nie grzeje, więc powoli przez kilka minut będzie opadała temperatura do 36-38 i to jest temperatura, w której dodamy podpuszczkę. Podpuszczka jak do serów twardych, czyli mniej więcej 3-4 krople na litr mleka. 36-38 to ma być temperatura mleka i w tej temperaturze dodajemy do mleka podpuszczkę. Podpuszczkę 3-4 krople na litr mleka, czyli tak jak do serów twardych, rozrobioną w wodzie niechlorowanej. No i teraz oczywiście musi być dobrze rozprowadzona i w miarę szybko, bo ona zaczyna działać od razu.
i zostawiamy na 30-40 minut, żeby pojawił się skrzep. To wszystko. Czekamy dalej. Minęło 40 minut. Robimy test na złom. Czyli sprawdzamy, czy się dobrze ścięło, ale już nawet po oddzieleniu się tutaj skrzepu od garnka już widać, że będzie dobrze. No ale sprawdźmy. Nacinamy. Podważamy. I widzimy, jak się pięknie rozchodzi. Bez żadnego problemu. Teraz trzeba pokroić to na kostkę. Mniej więcej 0,5 cm. I później się oddzieli serwatka. Pokrojona na drobną kostkę, pokrywamy, przykrywamy i zostawiamy na parę minut, żeby wydzieliła się serwatka, a kostka nieco opadnie pod lustro serwatki. Jak więc widzimy, moi drodzy, serwatka się wydzieliła, to teraz trzeba nie mniej, nie więcej, tylko pokroić to wszystko w drobniejszą gęstwę, bo na razie to mamy takie słupki bardziej. Teraz będziemy kroić i poziomo, i pionowe, jak tylko się da, żeby było to trochę drobniej, tak poniżej. Poniżej 0,5 cm. Odczekałem chwilę, aż gęstwa opadła na dno. Teraz widzimy samą serwatkę na wierzchu. I wstawiłem z powrotem na ogień, na fajery, żeby podgrzać tę masę, tę serwatkę do temperatury 40-43 stopnie. W czasie podgrzewania gęstwy mieszamy cały czas, żeby miała takie grudki wyraźne wielkości mniej więcej serka wiejskiego, granulowanego, coś takiego. Natomiast jeżeli chcecie, żeby mozzarella była twardsza, taka jak do pizzy, no to trzeba jeszcze bardziej rozdrobnić tę gęstwę, no to wtedy tak do wielkości mniej więcej ziarenka żyta czy ziarenka ryżu, coś takiego, więc to by było zdecydowanie za grube. Można na przykład harfę wziąć, żeby pociąć na drobniejsze. Fajera druga już jest wolna, przesunięty jest garnek z serwatką i ze skrzepem na fajerę trzecią, ponieważ ma już 43 stopnie, a więc na tej fajerze to u nas jest utrzymywanie temperatury. No i teraz trzymamy tę temperaturę przez 2-2,5 godziny, żeby ziarno wytworzyło odpowiednią kwasowość, to jest bardzo ważne. Później będziemy sprawdzać oczywiście tę kwasowość, natomiast musicie mieć tą temperaturę utrzymaną przez ten czas, więc jeżeli, tak jak u mnie, nie macie takich możliwości, że proszę bardzo sobie przesuniemy na chłodniejszą fajerę i temperatura będzie utrzymana, to proponuję na przykład kąpiel wodną zrobić, czyli wstawić taki garnek do większego garnka z ciepłą wodą, po to, żeby właśnie cały czas temperatura była podtrzymywana. Albo często kontrolować, w razie czego można tam podgotować, gdyby nawet ktoś nie mógł kąpieli wodnej zrobić, ale to będzie uciążliwe oczywiście. Odstało ziarno i serwatka swoje do tego stopnia, że no mamy tak ponad 2 godziny mniej więcej i za pomocą takich, moi drodzy, pasków lakmusowych możemy sobie sprawdzić kwasowość. My już zanurzyliśmy taki pasek i o, taki wynik. Ten wynik to jest mniej więcej 4,5, więc u nas wychodzi na to, że jest nawet za kwaśne trochę to ziarno, więc zabieramy je szybko. Mam nadzieję, że w dobrą stronę, że to w drugą nie idzie. Nie wiem. Dopiero się uczymy. Ale wyjdzie na to, że mamy troszkę za kwaśne. Tylko nie wiem, czy w tym wypadku kwaśne to lepiej, czy gorzej. Nie jest to napisane w książce, więc bierzemy się za dalszy etap produkcji. Zaczynamy zlewać serwatkę, my sobie z powrotem do bańki zlejemy, bo wszystkie garnki zajęte.
proszę bardzo, po odlaniu serwatki zostało nasze ziarno na spodzie. O, takie już nawet konsystencję ma jakąś. I teraz podgrzewamy wodę do temperatury 80-83 stopnie. Tę wodę gorącą wlejemy tutaj. No i chyba nikt nie ma tak nieczułej ręki, więc przez rękawicę silikonową będziemy to ciasto wyrabiać. To ciasto mówię, no bo będziemy wyrabiać jak ciasto. Ja sobie nawet kupiłem taką silikonową dzisiaj. Ostatnia w sklepie została, więc będę jedną ręką wyrabiał. Zobaczymy, jak to będzie szło. Zalewamy teraz mozzarellę gorącą wodą, 80-83 stopnie. Dobra. No i podobno teraz ugniatamy, rozciągamy, składamy, jeszcze raz rozciągamy, ugniatamy, składamy, podobno tak. Nie wiem, słuchajcie, nie śmiejcie się, mam tą rękawiczkę śmieszną, ale nie śmiejcie się, bo ja robię to pierwszy raz, także pamiętajcie, że nie jesteśmy żadnymi fachowcami w dziedzinie serów, tylko po prostu wszystkiego się uczymy, ale pokazujemy Wam zgodnie z przepisem, tak jak my się uczymy i czy coś z tego wyjdzie. No, rzeczywiście robi się plastyczna masa. Zaraz Wam to pokażę. Próbowałem gołymi rękami, nie da się. Przez rękawiczkę się da, ale tylko przez chwilę, bo też się robi gorąca. Ale zawsze można wyjąć i za chwilę znowu ułożyć, tak? Zobaczcie, masa się robi plastyczna. O kurde! Agatka, spróbujesz to. Jaka mozzarella! Rwie się jak mozzarella, to na pewno. Tylko jest jeszcze pewnie niesłona. No ja. Bo wow. Musi być, mozzarella jest przechowywana w lekko osolonej i pasteryzowanej serwatce. Chyba że robicie taką mozzarellę na pizzę, to wtedy nie robi się kulek, oczywiście nie robi się takich rzeczy, tylko po prostu mozzarellę się wyciąga w całości, w jakiś sposób tam prasuje, na przykład w formie jakiejś. Później na 3 godziny się ją do lekkiej solanki wrzuca. Do lekkiej, takiej 18-22%. I później po tej lekkiej solance wyjmuje się ją, normalnie osusza i trzyma w jakimś pojemniku. I można użyć jako taki blok na pizzę, tak jak kupujemy mozzarellę w bloku. Natomiast jak kulki, no to nie trzeba wkładać do solanki, tylko po prostu przechowujemy ją w lekko osolonej, pasteryzowanej serwatce. O! I tyle. To tyle Wam mam powiedzieć. Zobaczmy teraz. Patrzcie. Plastyczne, ja. No widzisz. No to teraz ja będę sobie ugniatał. No a Wy poczekacie na efekt końcowy. To teraz, moi drodzy, od takiej masy odrywamy kawałek. No naprawdę, to ser na pizzy się tak nie ciągnie. Odrywamy kawałek. Robimy z tego kulkę. Oczywiście tą kulkę jeszcze do gorącej wody wrzucamy, żeby ona tam nabrała plastyczności. I za chwilę ta kulka, jak już ją ukształtujemy, to ona wyląduje w zimnej wodzie, takiej wodzie poniżej 8 stopni. Więc my, ponieważ nie mieliśmy takiej, wzięliśmy mineralną, żeby nie wchlorowanej, i wrzuciliśmy kostki lodu. Akurat mamy takie wielorazowego użytku kostki lodu. I do tych kostek lodu, jak macie taką kulkę, proszę bardzo, już ukształtowaną mniej więcej. O, takie są fajne, mozzarella. Takie płaskie, dawaj. No, o. To wrzucamy ją do tych kostek lodu. Tu już poprzednią kulkę mieliśmy wcześniej. O, ona już jest. O, będzie taka bardziej jak na pizzę. Już się hartuje. Tak. I następne robimy kulki. Aż zrobi się wszystkie. Bo trochę ich będzie.
Dwie już wyjęte z wody, bo musiały zrobić miejsce dla kolejnych. A trzy tutaj w zimnej lodowatej wodzie się tam jeszcze hartują. Także tak to wygląda na tym procesie. Tak jak mówię, nie jesteśmy fachowcami, być może tutaj wiele błędów popełniliśmy. Co nie zmienia faktu, że zrobiliśmy całkiem fajną mozzarellę, która w konsystencji na pewno przypomina mozzarellę, w smaku jeszcze niekoniecznie, bo nie jest tak słona. Ale do tego zaraz dojdziemy. W odcinku o gołce pisaliście w komentarzach, że ojej, nie pokazaliśmy, jak ten ser pokrojony wygląda w środku i jak smakuje, więc tego błędu już nie popełnimy przy odcinku o mozzarelli, więc na koniec, proszę bardzo, pokazujemy, jak to wygląda. Tak wygląda mozzarella po około tygodniu przebywania w serwatce. No i teraz przekroję wędkę na pół. To jest taka właśnie twarda mozzarella, więc taka pizzowa. Zobaczcie w środku. Idealna. No i teraz próbujemy, tak? Daj no kawałek. Kobito. Ja jeszcze spróbuję pod tym światłem tutaj. Próbujemy, co? Twardziutka. Nie wiem, mi tam smakuje. Chociaż twardowa jest. Widzę, że już... Tak. To jest taka typowa, klasyczna zetrzeć do pizzy czy do czegoś takiego, na zapiekankę, to jest ok. Natomiast jak kojarzymy z kulką, taką, wiecie, miękką, którą się kupuje w sklepach, no to troszeczkę za twarda. Czyli kwestia co kto tam chce. Ale smaku bardzo dobra i troszeczkę już zrobiła się słona, także może nie przesłona, ale już czuć w niej sól, więc jest dużo lepiej. To tyle. Konsumujemy. Mam nadzieję, że film wybitny o mozzarelli Wam się podobał, że bajka o mozzarelli Wam się podobała. To teraz nie pozostaje Wam już nic innego, jak tylko skomentować i spróbować zrobić taki ser w domu, co szczególnie polecam. Subskrybujcie, polubiajcie, bo to pomaga nam rozwijać ten kanał, a już niedługo niespodzianki, ale to śledźcie pilnie. Cześć.